Mamy tu kilka figur. Zastanówmy się, jakie to figury. Pierwsza z brzegu, pewnie ją rozpoznajecie, to kształt księżyca w pełni. I nazywa się ten kształt koło. Co to jest koło? Kiedy bardziej zagłębimy się w matematykę i w geometrię, zobaczycie, że są inne metody zdefiniowania koła, trochę bardziej skomplikowane, ale można w bardzo prosty sposób powiedzieć, że koło to taka figura, że jeżeli zaznaczymy środek figury i jeżeli zaznaczymy odcinek zaczynający się na brzegu koła, przechodzący przez jego środek i kończący się na brzegu z drugiej strony, to taki odcinek zawsze będzie miał tę samą długość, obojętnie w którym kierunku go narysujemy. Ten odcinek jest taki sam długi jak ten. Jeżeli odcinek będzie przechodził przez środek koła, to jego długość od brzegu do brzegu zawsze będzie taka sama. Jeżeli to jest koło, to, jak nazwiemy ten kształt? Możemy go nazwać owal, kształt owalny, albo poprawniej elipsa. Ta figura to elipsa. Wszystkie koła to też elipsy, ale elipsa nie jest kołem, bo jeżeli zaznaczymy środek elipsy, to ta odległość w tym kierunku będzie mniejsza niż ta odległość. Czyli to nie jest koło. To jest koło. Teraz ta figura. Figura, która ma trzy boki. Pierwszy, drugi, trzeci. Można też powiedzieć, że ta figura ma trzy wierzchołki. Pierwszy wierzchołek, drugi wierzchołek, trzeci wierzchołek. Jeżeli figura ma trzy boki, to nazywamy ją trójkąt. Ma w nazwie słowo trój, co oznacza, że mamy do czynienia z trójką czegoś. To trójkąt, bo ma trzy boki i trzy wierzchołki. Teraz zajmijmy się tymi wszystkimi figurami. Ile one mają boków? Najpierw ten fioletowy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Cztery boki. Ten zielony ma Jeden, dwa, trzy, cztery boki. Pomarańczowy. Jeden, dwa, trzy, cztery boki. I ten. Jeden, dwa, trzy, cztery boki. Wszystkie mają po cztery boki. Nazwa każdej figury, która ma cztery boki, to czworokąt. Ma w nazwie słowo czworo, bo dotyczy figur, które mają czegoś cztery. Cztery boki. Czworokąty to figury płaskie o czterech bokach. Mają też cztery wierzchołki. To są różne rodzaje czworokątów. Ale nie są to wszystkie rodzaje czworokątów. Czworokąt może też wyglądać tak: jeden, dwa, trzy, cztery boki. Jeżeli figura ma cztery boki, to jest czworokątem. Przyjrzyjmy się każdemu z nich. Ten pomarańczowy ma wszystkie kąty takie same. Takie kąty nazywa się kątami prostymi. To są wszystko kąty proste. Jeżeli wszystkie kąty w czworoboku są kątami prostymi, to taka figura nazywa się prostokąt. Ten niebieski nie jest prostokątem. Ten kąt nie jest kątem prostym. Ten kąt też nie jest kątem prostym. Wszystkie kąty muszą być kątami prostymi. Tylko wtedy figura jest prostokątem. Ten zielony też nie jest prostokątem. Kąty przy wierzchołkach nie są kątami prostymi. Ten i ten nie są prostokątami. A ten? Tutaj kąty są kątami prostymi. Wszystkie cztery. To też jest prostokąt. Te obydwa to prostokąty. Pewnie już wiecie, że ten fioletowy to specjalny rodzaj prostokąta, bo nie tylko wszystkie jego kąty to kąty proste, ale jeszcze wszystkie jego boki mają taką samą długość ten bok, ten bok, ten bok i ten bok. Wszystkie boki są tej samej długości. Jeżeli wszystkie cztery boki mają tę samą długość i wszystkie cztery kąty są proste, to to jest kwadrat specjalny rodzaj prostokąta. Ten nie ma wszystkich boków równych. Ten ma. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej figurze. Wygląda na to, że ta figura ma wszystkie boki równe: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ale przy wierzchołkach nie ma kątów prostych. Kąt prosty nie pasuje idealnie do żadnego z wierzchołków. To nie są kąty proste. Jeżeli wszystkie boki mają taką samą długość, to taka figura nazywa się rąb. Zaraz, zaraz. Kwadrat też miał wszystkie boki równej długości. No i racja, kwadrat to też rąb. Kwadrat jest też rąbem. To znaczy, że kwadrat jest prostokątem i jest jednocześnie rąbem. Został nam jeszcze jeden czworokąt. Tutaj ciekawa rzecz jest taka, że te dwa boki biegną w tym samym kierunku, są do siebie równoległe. To znaczy, że jeżeli zaznaczymy dwie proste, w których zawarte są te dwa boki, to te proste nigdzie się nie przecinają. Są równoległe. Jeżeli w czworoboku mamy jedną parę boków równoległych, te dwa boki leżące naprzeciwko siebie są równoległe, to taka figura nazywa się trapez. To jest trapez. Zauważcie, że jeżeli przedłużymy pozostałe dwa boki, ten i ten, tego trapezu, to te proste w końcu się przetną. O tutaj!